Cześć, ja jestem SpikerQ i witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Survival. Tak, dopiero teraz odcinek nagrywam, ponieważ miałem pewne sprawy do załatwienia, jeszcze nauka i tak dalej. Ostatnio w sobotę jak nagrałem odcinek, to okazało się, że nagrałem bez swojego głosu. I to był mały problem, przez co właśnie opóźnienie jest, dopiero teraz to nagrywam. Ja to nagrywam w środę, nie wiem kiedy wy to oglądacie. Ale dobra, tak, w tym co chciałem nagrać. Ogólnie tam właśnie wybudowałem taki mały magazynek. Tutaj już nie mamy tak drewno. Mamy bliwy, pewnie będziemy musieli pójść pościnać. Inne to takie skóry, jakieś tak dalej, flinty. Takie mniej potrzebne rzeczy. Ogólne takie. I kamień oczywiście. Tak, jeśli widzicie, tam mam nowego waypointa o nazwie Kopiec, to jest taka fajna jaskinka. I w sumie to chciałbym się tam wybrać. A! Jeszcze jedno właśnie. Tam ta pustynia, co tam chciałem pójść, właśnie co wszedłem właśnie w tym, co mi nie wyszło. Okazało się, że to jest taka mała pustynia, na której właściwie nic nie ma. Idziesz i za chwilę i tak jest las. Więc tam w sumie mało co było. A szkoda, bo miałem nadzieję, że tam jest taka, będzie taka większa. Okej, dobra. W ogóle po co mi strzały? Strzały sobie stąd wezmę. Pójdziemy do tego kopca. Właśnie po jakieś materiały i tak dalej. Ja bym chętnie coś sobie pokopał. Nie tylko wylewał. Kiedy idzie, tam coś połudujemy naprawdę, ale... Mam ochotę, wielką ochotę na jaskinię. O, szkielecik. Chodź. Ach, unik. Pod wodą, chodź. Trafił mnie. Tak, gin. Ho, ho. I oczywiście strzały mam. Klasycznie. Nie wiem, czy wam już to... Nie, wam jeszcze nie mówiłem, ale właśnie tutaj już sobie byłem w tej jaskini, tam oświetliłem, jak słyszycie, to nic nie słychać, właśnie o to chodzi. Teraz nic tam się nie będzie spawnować. I ogólnie fajnie. Tam było trochę żelaza, właśnie tam co przed chwilą skrzyni tam swoje koło łóżka, bo wezwałem tam całe żelazo. Z tej jaskinki właśnie tam z 20 żelaza było. A ja bym chętnie diasy znalazł, ale tak trochę szybko by się znalazł, nie? W sumie idąc do tego kopca przy okazji pójdę wam na pustynię, pokażę wam jaka to jest z tego wielka pustynia. Styk. O, tam już jest dżungla dalej, tam jakiś lasek. I tutaj lasek zresztą możecie na mapce zobaczyć. Widzicie, to jest takie marne. A miałem nadzieję, że będzie wioska tutaj. Dobra, pójdziemy tam. No właśnie sobie tu chodząc tak po tej pustyni stwierdziłem, że jak to taka pustynia jest, na której nic zresztą nie ma, taka mała, to pójdę na polany, bo to jest jednak taki teren płaski, więc myślałem, że tam będzie wioska, ale jest... O, to... Wow. Ładnie. Ale ja nie tutaj chcę, tylko tam sobie pójdę. Tutaj coś jest? Wow. Nie, tego to nie widziałem, jakoś się nie przyglądałem. O, chcę, nie chcę obiec. Okej, no to tutaj już się zbliżamy. Świnki są. Opsa. Tutaj jest ogólnie, o właśnie, to jest bardzo fajne, o właśnie, to Basement Deep, to musiałem jakoś uciec. O, tam właśnie, o, tam żelazo było? I tam? O, nie widziałem na parcie. You have been trolled. Ho, ho, ho. Śmieszny, taki kawałek. Au. Węgiel. Węgiel się zawsze przyda na coś. Ale drewna oczywiście nie pomyślałem, żeby wziąć ani. Jak na tym wziąłem. Ajajaj. Jeśli mi się coś na głowę rzuca. Dobra, trochę tu posiecimy, pokopiemy, może coś się znajdzie fajnego. W sumie najpierw może zobaczyć, czy tam
Okej, zobaczymy, czy może jest jakieś drzewo, to drzewo sobie ściągnę. O, jak miło, że jest trochę drzewa. No właśnie, ostatnio kombinowałem sobie z shaderami. Chociaż nie wiem, co to wam mówiłem już. I to strasznie laguje mi przy tym, a innym użytkownikom, jak ja widzę, grają, no to na przykład lagów w ogóle nie mieli przy nagrywaniu. Ładnie szło. Ale to pewnie kwestia, że mają pewnie lepszy komputer, nie? A więc potem sobie kombinowałem z water shaderami, jeśli wiecie, o co chodzi, nie? Czyli taka woda, taka realna. Bardzo fajna. I wszystko ładnie, znaczy z tego Minecrafta instalowałem, bo tam było poradzone. Nic sobie nie instalowałem potem, znaczy nic nie wygrywałem. I nie wiem, czemu miałem tylko HUD pokazany, czyli tak jakbyście nic tu nie widzieli, tylko czarny ekran i sam ten pasek zbroi i tak dalej. Dźwięk ogólnie był, tak jakby była normalna gra, ale właśnie nie było jako takiego normalnego ekranu, więc jeśli wiecie, czemu tak było, no to możecie mi tam napisać. To by mi pomogło. Chętnie zrobię sobie nowo też shaderze. No. I mi się wydaje, że wam też by się spodobało. O, i mamy 6 drewna. Dobra, w sumie to opsa, starczy. Okej, trochę sobie tutaj, w sumie mamy tutaj węgiel, no dobra, zrobimy tak. Stryk, stryk. Okej, trochę południe jest. Jaki tam czas? Południe, spoko. Można posiedzieć spokojnie, nic się nie stanie. Ouch. Węgiel, nie chciałbym brać. Myśl węgiel już w ogóle nie w domku. I tutaj nic nie ma, fajnie. Żeby to było wow. Zaraz tam zobaczymy, bo może by się taksy znalazł przydał. O, szlak! No to jest po prostu już szczyt chamstwa. Te creepery to są po prostu denerwujące. Jak on się tu pojawił w ogóle? O Jezu. No, serce mi trochę przyspieszyło, szczerze powiem. Ja się w ogóle nie spodziewałem tego. Creepera tutaj. Nie, nie idziemy tutaj, idziemy tu. Ach, te potwory są po prostu denerwujące. A, jeszcze ogólnie właśnie przy tym nagraniu, co mi nie wyszło, co chciałem rzucić w sobotę. To mogę wam tam mniej więcej streścić, o czym tam mówię do siebie. Nie wiedząc w ogóle, że tam mam źle ustawione wszystko, że na mik stereo, a nie na mikrofon. To ogólnie mogę powiedzieć, że trochę ponarzekałem na to, co modne, co Jeff. No! Że ponarzekałem na to, co Jeff planuje właśnie w wersji. No super, że razem w wersji 1.3. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi mianowicie o te singlowe serwery. Przecież jest takie głupie, niepotrzebne, przecież hamaci wystarczy właściwie do założenia, co nie? Oraz jeszcze właśnie nie wiem, jak to ma być z tym dla użytkowników non-premium. Czy oni będą mogli grać tylko tam przez wersję demo i sobie pograją tam trochę na demo i już nie będą mogli w ogóle grać. Czy jak to ma być? Jeśli tak będzie, to po prostu tak zaniedba wszystko ten Jet. Naprawdę szkoda trochę, że... naprawdę szkoda, że Notch odszedł, bo on pewnie by coś już takiego nie wprowadził. I by nie popsuł tak tego bardzo. Czasem się tęsknię bardzo za tymi wersjami starszymi. Ja tam nie grałem od Alpha, ale dużo ludzi mówi właśnie, że o, Alpha to tak fajne i teraz szkoda, że tak wszystko nowoczesne. Wow, ale pomieszczenie fajne. Opuszczona kopalnia. Nice, lubię to.
Dobrze. No chodź tu, zębiaczek. O, lapis. Miło. Hehe. No. Co za cwaniak. Okej, czysto. No nie. No. Super. Jakiś creeperowy dzionek mamy. Ale mamy żelazo i tak nie wysadził na szczęście. Aha, nic nie zrobiłeś, nic nie zdemolowałeś. Czy ja dobrze słyszę? Czy to... No nie wierzę. No nie gadajcie, że już. O proszę, co my tu mamy? Mamy slajmika, jak miło. Ej. Dawno nie widziałem naturalnych slajmów. A jakie jest to twoje światło? One się nie spawnują przypadkiem po... A nie, one się po 30. Chociaż ręką podobno jest, powinien być bez... Spadowa. Tak, ręką jest lepiej bić, bo one dają wtedy więcej tego wszystkiego. Kiedyś tak. Ała, nie. Spadowa, nie bić mnie tak. Tak mam kiedyś w planach zrobić sobie gdzieś taką wielką farmę slime'u, wiecie, kopanie dużego pomieszczenia pod tym pod ziemią po prostu tam 30 na 30 coś takiego. No 11 slime pod, jak ładnie. No, tego się naprawdę nie spodziewałem. Dobrze, że tutaj wyruszyłem. O, patrzcie. Patrzcie. Ui. I teraz fajnie, będzie można coś wykorzystać, jakieś te slime bole. Ale naprawdę super. Super. Ostatnio naturalnie slimy widziałem na wersji Minecrafta 1.1 chyba. Później to jakoś w ogóle ich nie mogłem znaleźć. Co to było? Już się boję tych dźwięków, bo już creepery mnie dobijają. Redstone. A tam lapis jest fajny. No to mamy ładny odcinek. Trzeci odcinek, a już mamy slime. No proszę bardzo. Co żeście wymyślili? Nie wiem, że na zabawę na razie zadanie nie chcę. Dobra, nawet że się jakoś trzymamy jeszcze. Bez zbroi to ja bym tutaj już nie żył dawno przez te creepery. Ups. Okej, okay, co my tu mamy dalej? dużo węgla. Okej, okay, a tu mamy jakąś wodę. Okej, okay, wodę na razie sobie. No, kopiec jest żyzny. Czy bogaty, można powiedzieć, lepiej będzie brzmieć. Okej, okay, hops. Dobra, to czegoś takiego jeszcze nie widziałem, jak to uformowane, takie podziemie. Okej, okay, to jest czysto, nic tu nie ma, żadnego c -c -c -c.
Czasami właśnie, jak grywam na serwerach multiplayer, to mnie trochę irytują ludzie, którzy co chwilę dają pochodnie, co dwie kratki. To jest po prostu zwykłe marnotrawstwo. Więcej światła to ci nie da specjalnie. Tylko marnujesz pochodnie. Tak jest. Moje zdanie. Oh. 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 Spadł na pająk. O Boże. Więc co, nie chcę się męczyć. Żelazny bez muszę głosić. Hopsa, hopsa. Na diamenty bym się nie wybrałeś. Drogi Minecrafcie. Dobra, ja się pomyślę. Zastanawiam się. Bo już właściwie do 1-3 wszyscy wiedzą, co będzie dodane. A właśnie, podobno ma być stakowanie wiaderek. Taki spoiler oglądam. Ja ostatnio przeczytałem na Minecraft.pl, tak tam też. Chociaż gorsze jest od Minecraft.pl. No bo teraz to jest reklamowanie strony. Ale chodzi o to, że tam było napisane właśnie, że wiaderka podobno mają się stakować, ale trochę będzie głupie. Na przykład jak stakujecie te miski na zupkę, nie? Robicie potem zupkę, to wam te miski jakby albo znikają, albo coś innego się z nim dziwnego dzieje, więc ja nie wiem, jak z wiadrami dać. Ja się zastanawiam się, co oni na 1.4 wprowadzą, jak już 1.3 będzie. Ale to już trochę w przyszłość wybiegło, bo to będzie pewnie... O! O 1.4, bo tak to by było chyba 3 miesiące? Może? A i dla ciekawskich, jeśli macie Minecrafta na Xboxa, to update podobno ma być w lato. Ja tam Xboxa nie mam i nie mam zamiaru kupować, bo nie jestem fanem tego. A tym tam gorsze ze sterowaniem w grach na pewno jest tam. W strzelankach trudniej jest cokolwiek tam robić. A nie, fajnie. Więc tak, jeśli gracie też Minecrafta na Xboxa, jeśli macie Xboxa, no to po prostu taką informację wam dam, jeśli nie wiecie, że lato ma być dopiero update. I tematy mi się skończyły znowu, tak. W sumie nie mam o czym mówić. Oj. Pochodnie. Wow. Dużo żelaza mamy. Węgla też mamy sporo. Wiecie co? Zastanawiam się, czy może tak sobie grać kiedyś. No bo mogę nawet niedługo. Moda na sakiewkę. Tak, taka sakiewka jest. I ona ma tam wielkość jak wielkość. Pojemność jak skrzynia. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to weźcie na kanał Kuśka, obejrzyjcie jeden z odcinków jego let's playa na modach, to zobaczycie, o czym mówię. I znowu reklama, fajnie. A nie, po prostu mówię, ja lubię oglądać jego filmiki. Są fajne. Polecam, jeśli nie oglądaliście. No i też możecie właśnie napisać, co myślicie o takich modach, w sensie pasowałoby wam, jakbym grał na przykład właśnie na sakiewkę. Chociaż tak chyba bym chciał. Przydałoby mi się. Brawo, Creeper. Coś nie gardło trochę boli. Ale dla was się poświęcę, dla widzów, tak. O, jeszcze może taka mała informacja o kanale, że wczoraj, czyli we wtorek, padła mi suma 40 widzów, co dziękuję po prostu. Takie małe dziękuję, jakoś konkursu z tego nie będę robić, bo to jest jeszcze nie jest jakaś specjalna. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek będę robić, bo wszyscy tam użytkownicy
jacyś robią tam konkursy z okazji, nie wiem, 100 widzów, 1000 do wygrania z grami. No tak, tylko że oni to za te gry muszą płacić i to kosztuje i wiecie, to trochę z tym wydawaniem pieniędzy jest. Nie mam zamiaru jakoś wypalać cały czas kasy na jakieś gry. Znaczy, co nie znaczy, że może kiedyś się bym poświęcił na tyle, żeby to zrobić, nie? Ale to naprawdę nie jest tanie. No i coś jeszcze mogę w ogóle powiedzieć takiego? No nie mam pojęcia. Tam jeszcze żelazo. Jeju. Jaka fajna jaskinia. Oj, więcej żelaza. Stryk, stryk. O! Tutaj na mapie ten kwadracik. Kwadracik, rąb, nie wiem co to taki. Taki znaczek niebieski, o, gdzieś tam. O, właśnie tak. No to małe, 97 kratek jesteśmy. Myślałem, że więcej. O nie, no znowu. No i jeszcze super. Mam cię. Tu mi się wydaje, że będzie ten. Będą pająki te jaskiniowe. O, tutaj lawa, czy złoto. O, nie, spadła. Szlak, gdy to trafił. Zrobimy taki myk. Dobra. Tak. Niszczymy spawner, dawaj, jest, dobra, spawner zniszczony. Trzy. Au. Dobra. No co za skubany. Ja tu nie chcę zginąć. Dobra, poczekamy sobie chwilę. Ups. Dobra. O, wykupimy sobie nagle, może przy okazji. Na wszelki wypadek, że to nagle nic nie zaskoczyło. Okej. Przydam do naszej partyjki. I zrobimy sobie kilofek. Stryk, mamy kilofek. Zrobimy sobie ładnie. O, ładnie. Wiecie co, pająki, ja was tam zostawię, bo się tam pobawcie jakoś. A ja... wydobędę złoto. No, wartościowe, ale kiedyś może na to się przydać. Dobra, bardzo sobie zostanę, na co się zapykać. Nic nie ma. Idziemy sobie tutaj. Tak, wiem, żelazo mijam, ale ja nie chcę po prostu tego żelaza, bo mam go już dużo. Skrzynia! I pająk! Czorcz! O, druga skrzynka, jak miło. Złoto. No nie! Kolejny spawner. A wiecie co? Trochę oszukamy. Weźmiemy na łatwy, żeby nas nie zatruwały. Sorry, ale wiecie. Tak wyjątek zrobię. Dawaj, szybko, żebym się nie zatruł. No, jak ja tego nienawidzę, zawsze muszę tak przy... Czaić.
jest tutaj, prawda? Wiedziałem. Wiedziałem. Pająki zawsze coś knują. Razem z owcami. Tak, ludzie, ci co nie wiedzą. Owcy zawsze spiskują przeciwko wam, żeby was zabić. Zastanawiam się, ile już to nagrywam. Okej, co mamy? Jej. W sumie weźmiemy samą skrzynię. Dobra, zastanawiam się. Tak, mamy to, co chcieliśmy właśnie. Ale tego nie chcieliśmy, ej. Won, już. Uff, mam wielką coś przeszedł, zerzać coś. Jest, mamy diamenta. Tak, fajnie. No to jest to świetny odcinek. Najpierw creepery nas atakują. Potem znaleźliśmy slajmy. Teraz diamenty. Kocham ten kopiec po prostu. Ja tu będę chyba częściej przychodzić. Ile my jesteśmy od tego? A, 150, nie tak daleko. Stryk, auć, stryk. Coś mnie ścina. O, wow. W sumie zrobimy tak. To mi niepotrzebne. Strzały się kiedyś przydadzą. To mi niepotrzebne. Sadzonka. Nie. Zgnie mięso. Zostawię, dobra. Ale zrobimy po 10 tego. To nie. Okej. Okej. Stryk. Stryk. Ej, trochę mam zamiar na dwie rzeczy. Właśnie. Okej, teraz pójdziemy sobie przez ten spawner. Ale z jednym diamentem nic nie zrobimy. Muszę jeszcze dwa diamenty, to bym zrobił tak. Kamień, kamień diamentowy, kilo. I dalej bym sobie coś poszukał. Czyli mi się wyłączy. A potem enchanting table. Hell yeah. Tam złoto. Wow. No tam skrzynia była fajnie. Yeah, ale mam ale skrzynia R. Oj, mam. Jeju. Ładnie się zrobiło. A tutaj czysto. Tam się boję nie iść póki co. Ale za chwilę tam pójdziemy na dwa najpierw. Jezu, ty, no nie. Tam też jest spawner. Fajon. Okej, bierzemy bieżączko. Zanim nas zje. Okej, teraz tu. Głupi gramy. O, fajnie. Aj, już mam, nie mam miejsca. Heja, zombie. How you doing? Dobrze, mam drugie siekierę. Tego się zamieniło, żeby było. Dlatego, że mam moda InTwix, jeśli nikt jeszcze nie wie. No, szlak by to trafił w kupie creepery. A ja chyba nie zmieniłem, sorry. Właśnie przypomniało mi się, że nie zmieniłem. Wow. Wow. Sorry, sorry za ten nagły skok. O Jezu. Ta gra potrafi czasem człowieka przerazić. Papa, szkielecik.
Czasem może przesadzam z tym strachem. Ale przepraszam was bardzo, naprawdę. Oj, będzie przetapiany, będzie przetapiany. Dobra, tam też jakiś jest ten. Wow. O, fuck. Dobra. Robimy taki mostek jakby. Czy to można nazwać mostkiem? No właśnie, to chciałem zrobić. O, fajnie byłoby znaleźć tutaj jest. Obsidian. Obsa. Tak! Jest! Jest! Ha. Jestem od ciebie sprytniejszy w Minecraftie. A więc robimy tak. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pięć. Czyli ogólnie mamy sześć. Możemy zrobić sobie kilofa, ale to nie teraz. Kiedy indziej. Ale no, nie spodziewałem się tak szybko, że znajdzie te diaksy naprawdę. Dobra, rozkopiemy trochę tutaj. Może coś się znajdzie jeszcze. Chodź. Sorry, lagi małe, mam coś. Dobra, chyba nic nie ma. A w sumie skoro tam mamy ten żelazo, to już zaczęte jest tak. Sorry, musiałem to zrobić. Ale jak się nie trafia się cały czas. Nieważne, niektóre serwery kościół z XL-em chodzi, tak rezerwujące. O, jest noc. Dobra, jak się zrobi dzień, to wyjdziemy do domu, który wyjdziemy na powierzchni i wrócimy do domku. Będziemy kończyć, bo już chyba długo tu siedzę. No i się wydaje, że było ciekawie chwilami. Okej, okay. Wow, o nie! Haha. Błagam, no gdzie ten pająk jest głupi znowu? Wiecie, ja teraz chyba bardziej obawiam się pana kupić czego innego. Byłem w ogóle? Tak, chyba byłem. Około w pamięci, no. Wow. A więc zrobimy pstryk. Pstryk. Hopsa. Lawa. Idziemy prosto. Żelazo. Żelazo mi się powoli przejada. Kiedyś to właśnie było fajne. O, żelazo, jej. A to chyba już nie raz mówiłem. Ale powiem to jeszcze raz. Kiedyś to było tak, jej, żelazo w ogóle, nie? To się cieszyło jak z diaksów. A teraz, żelazo. Gardzę tym. I takie to jest niestety. Tak się Minecraft zmienia właśnie na łatwiejszego. W ogóle jeszcze zastanawiam, czy kiedyś będą nowe. Szlak. O, nie zauważył mnie? A zauważył. Tak nie zastanawiam, czy kiedyś Mojang wprowadzi to jakieś nowe surowce do Minecrafta tak normalnie. No na pewno są mody na surowce, nie wiem, jest na uranium na przykład, jest mod. Ja tam
Mnie jakoś to nie kręci, ale widziałem parę razy tam. Jak ktoś z tego korzysta, no i nawet ciekawe powiem, ale nie mam zamiaru tego instalować. Nie chcę nic, co ma takie nowe rzeczy. Poza właśnie to sakiewką. Sakiewkę chcę, będę chciał sobie wbić kiedyś. Redstone. O, już zaraz dzień będzie, dobra, zaraz wychodzimy. Hopsa, hopsa, hopsa. O, już miejsca nie mam na redstone. Nie, to wypada. No dobra, nie chcę się tego znaleźć. Okej, okay. Będziemy się kopać teraz w górę. Ach, zombie, zombie, zombie. Głupi zombie. Podobno mieliście być mądrzejsze. Gdzie my jesteśmy w ogóle? 21. Wyżej, żeby było szybciej na powierzchni. Dobrze, tak. I teraz kombla będę się podsadać. Wow. Dobra. Come at me, bro. Haha. Nie żyjesz. To jest dziwne trochę tutaj. O, dobra, jeszcze złoto przy okazji weźmiemy, co tam. No właśnie tak zauważyłem jakoś. Na wersji 1.7.3 chyba jak się uderzało kilofem, to tak jakby wolniej się uderzało. Albo mi się tak wydaje. W ogóle tak się zmieniło naprawdę. Mówię to cały czas. Yeah. Sorry. Czasem człowiek musi mówić to samo. Ok, w tamtą stronę sobie jakoś pójdziemy. Wow. Jest jasne jakoś. Właśnie tak w ogóle to mamy jakby na jaskrawę, dobra. Gdybyście mogli coś widzieć, dlatego ustawię sobie na jaskrawę. Okej, tu pójdziemy w tą stronę, w stronę domku. Wow. No to jest taki kompleks jaskiń, o jakim się mi nie śniło. No to jest po prostu już odpał na maksa. Że ja nie będę kiedyś mam zwiedzić wszystko. Kto wie. Może kiedyś tak się stanie, że wszystko tak odwiedzimy stąd. Okej, okay. Dobra. Kupiamy się w górę. Żelazo. O, woda nad nami. Miło. Tak, 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 tak. Teraz mi tak. Haha. No, ślad. Dawaj, kurde. O, fucking. Uff. Tam. No, spoko. Na łapce. No, niby jasno jest. Dzięki temu nie muszę zegarka robić sobie. O! Jeszcze mniej miejsca, proszę. A to sobie nakopiemy sandstone na przekaz. Szlak, kubik piasek. Wow. No, pójdziemy trochę wyżej, chcę się rozejrzeć. No, trochę nisko jestem. Tam jest jakaś dżungla, tam jest... O, fajne. Okej. A więc oficjalnie ten waypoint zostaje, tak, bo już sporo tego... Tam jest, to się przyda naprawdę. Ale zostaje tak. I teraz zrobimy nocną podróż do domu.
Wow, ale impreza. A tu mamy ochroniarza nawet. Ja miałem nadzieję, że go zabiję, o płytę wybiła. Szlak, 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 głupie szkielety. Fuck. Ja nie chcę skinąć. Uff. O, expik sobie weźmiemy, fajnie. Miło. Okej, okay, tam trochę zdobyliśmy nasion, arbuza i dyń. Jeszcze w domku mamy trochę rzeczy. To mi się wydaje, nie obiecuję tego, bo ja nie wiem, co jeszcze będzie, ale wydaje mi się, że w następnym odcinku być może zrobimy farmę. Tak, nie przesłyszeliście się. Co by tu wyrzucić, co by tu wyrzucić? A, zginął mięso, wrzuciłem. Chodź, chodź. Będę musiał jeszcze ogólnie dużo drewna sobie nakopać, bo tam widzieliście, ja mam tego drewna tam 22 chyba deski. I to drewno białego, a białego nie chcę. No, to jest... W ogóle nie mam przód. O! I zdradzę wam. Być może ta część tutaj i... Kiedy zostanie wycięta, że miał swobodne wyjście stąd i wejście. No tak to nie będę musiał się męczyć z tym skakaniem. O tak, o właśnie. Bo... O! Nie wiem, jakieś schodki kiedyś zrobię w ogóle. Ale to sobie wyobraźcie trochę, jak to może wyglądać za parę odcinków. Fajnie ogólnie może być. Nie mam taką nadzieję. Chodź. Po co ja się tak męczę, skoro tu mam miliony? Ojej. Wiesz, sorry za moje niemyślenie, ale... Chyba się nie wyspałem. Chociaż nie, wyspałem się. Okej, okay, dobra, to tutaj wrzucimy sobie złoto. Tu wrzucimy żelazo. Tu wrzucimy to. O, a tu wrzucimy mięcho. Właśnie, tutaj zupełnie żelazo. To jeszcze. W tej chwili nic nie mam, tutaj mam ogólnie żarcie. Więc ogólnie tam mogę lepiej dać tak. O. Więc tak damy tu to, to. O, to jest tak, więc mówię, że to mry. Pięk. Więc dobra. To damy do innych, żeby był. Chociaż nie, to damy do tej skrzyni obok. Do innych damy pańczynę. Co? Oczy pająka. Z tych, co jeszcze z tych, co nie damy. Tutaj damy. To możemy dać. Ok. Tu są rośliny, czyli gdzie to. Nasionka. O, tak ładnie jest. Gravel. Klasycznie. Tu ogólnie może być tam. A, jeszcze skrzynki mam ty. Zapomniałem. O, a tutaj pójdzie też pieskowiec, bo jest mój piesek. Okej, a reszta pójdzie do tej skrzyni obok. Obok mnie tam. Okej, ładnie się przetapia. Fajnie. Hopsa, 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 hopsa. Slime Ball. Jestem bardzo szczęśliwy ze Slime Balli. Z diamentów też jestem szczęśliwy, naprawdę. Nie wiedziałem, że tak że znajdę je tam. O, chociaż nie chcę mi się teraz szamać. Teraz się przetapia, okej. Okay. No i to byłoby chyba na tyle. Chodź, czekajcie, zrobię sobie tabliczkę. Jeszcze jedną. A do czego? A to jest tajemnica, która zaraz wyjdzie wam na jaw. Magka. Kurczę, kupię. O. Magazyn. Chociaż nie tak sobie. Może zrobimy o. Taki fajny sposób. Magazyn.
Hopsa. O, ładnie. Proszę bardzo. Teraz każdy wie, że tu jest magazyn. Tu się wszystko przetapia ładnie w ogóle. Ok. A więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Sorry za to, że ten odcinek będzie, że tak późno nagrywany, ale już tłumaczyłem na początku. I tak wam przypomnę, tak. Napiszcie mi, co mogę właśnie poradzić na to, jeśli wiecie. Czemu mam po wgraniu Watershade na czystego nawet Minecrafta czarny ekran i tylko HUD widać? I czy chcielibyście, chociaż nie wiem, czy wygadza się, bo i tak chyba bym to wgrał. No i taka właśnie informacja, że wgram sobie moc na sakiewkę w jakimś tam najbliższym czasie. No i to byłoby na tyle. Komentujcie, oceniajcie. Łapki w górę mile widziane. No i do zobaczenia, następny odcinek. Trzymajcie się.